będzie wystrój pełen pisianek, króliczków, zajączków. Do tego będą obrzędy wielkanocne. Obrzędy wielkanocne, które będą prezentowały zespoły lokalne. W sobotę będzie to zespół Jubilat, który przejdzie z przyśpiewkami wielkanocnymi po całej galerii, zaprezentuje się właśnie w tych swoich obrzędach wszystkim mieszkańcom, klientom galerii. Natomiast w niedzielę o 14:30 będą to dwa zespoły, zespół młodzieżowy, jak i zespół ponadpokoleniowy. Tym młodzieżowym zespołem jest zespół Krąg, natomiast zespołem tym ponadpokoleniowym jest zespół Mokrzeszów, które również zaprezentują obrzędy wielkanocne, ale troszeczkę w innej formie. Nie powiem nic więcej, bo bardzo serdecznie chcę wszystkich zaprosić właśnie w te dni do nas, do galerii, by Państwo to zobaczyli. Oprócz tego, co jeszcze będzie? Będą stoły wielkanocne, pięknie przyozdobione wszelkimi wielkanocnymi przyozdobieniami. Na tych stołach znajdą się wędliny wielkanocne, szyneczki, wszelkie inne smakowite kiełbaski, a także miody, tradycyjne wypieki, baby, mazury. Wszystko to, co nam się kojarzy i pachnie Wielkanocą. Koła gospodyń wiejskich ze Świdnicy i z okolic będą prezentowały tak swoje stoły wielkanocne, jak i również będą prezentowały swoje zwyczaje, które tylko tym kołom są znane. Oprócz tego będą nasze dzieci świdnickie, dzieci z okolic, mogły sobie malować pisanki przygotowane przez nas. Nie będą to pisanki typowe pisanki, natomiast będą to kształty pisanek ze styropianu, kształty zajączków, kształty króliczków, które dzieci własnoręcznie będą mogły malować pod okiem wspaniałych organizatorów młodzieżowego zespołu HECA, który będzie pomagał dzieciom to robić. Myślę, że będzie to bardzo przyjemne. Każdy będzie mógł znaleźć tutaj coś dla siebie, dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.